Wielka Brytania wycofuje się z eksperymentów na młodzieży. Mają zostać podjęte decyzje prawne, które uchronią młodych przed nieodwracalną decyzją o zmianie płci. Na świecie jest grupa dzieci, która ma kłopoty z określeniem swojej tożsamości i orientacji seksualnej. Z wiekiem z tego jednak wyrastają, mówi ksiądz profesor Dariusz Oko. Są badania, które pokazują, że nawet ta grupa która ma takie trudności, może w wieku 12 lat, w wieku 18 lat zmniejsza się pięciokrotnie. Tymczasem w Wielkiej Brytanii zwolennicy ideologii LGBT zachęcają takie dzieci do rozwiązania problemu poprzez zmianę swojej płci, nawet wbrew ich rodzicom. Też ta przestępcza akcja polegała na tym, że ułatwiano dokonywanie operacji korekty płci. U dzieci, które nie są przygotowane takiej decyzji. Na takie rozwiązanie pozwala brytyjskie prawo, prawo, które teraz ma się zmienić. Wierzę, że dorośli powinni mieć swobodę prowadzenia swojego życia tak, jak uznają to za stosowne, ale uważam, że w czasie, gdy kształtują się jeszcze zdolności decyzyjne człowieka, należy chronić go przed podejmowaniem nieodwracalnych decyzji, których potem może żałować. Takie stanowisko rządu z zadowoleniem przyjęły brytyjskie organizacje ProLife. Ich członkowie podkreślają, że dobre zmiany powinny iść dalej. Bo prawo przed ideologią LGBT powinno lepiej chronić także dorosłych. Wielu ludzi żałuje decyzji, które podjęli pod wpływem propagandy, a które wywołały nieodwracalne zmiany w ich ciałach. W przypadku osób z problemami psychologicznymi dotyczącymi ich tożsamości seksualnej, należy przede wszystkim kłaść nacisk na pomoc takim osobom w powrocie do pełnej akceptacji płci biologicznej powiedział brytyjski działacz ProLife, zaapelował przy tym o to, aby przywrócić rodzicom prawo do decydowania, czy ich dzieci będą uczestniczyły w zajęciach z edukacji seksualnej, gdzie propaguje się ideologię LGBT. Teraz rodzicom odbiera się to prawo, a takie zajęcia są obowiązkowe.